No i powiedz, co my będziemy robić tak cały dzień? Pół miasta wyjechało na urlop. Na pewno nikt nie zadzwoni po straż pożarną. Och, nie byłbym taki pewny. Lepiej być czujny. Lepiej być czujny. Gdzie ten Pluto jest? Wiecznie na niego trzeba czekać. Pluto! No chodź wreszcie! No wreszcie jesteś. Możemy już wyruszać? Tak, tak. Odwiedzili strażaka sama. Tak, tak, strażak sam. Tak, tak, strażak sam. Mówiłem ci, że nic się nie będzie działo. Jak do tej pory nic się nie działo, to i reszta dnia nic nie będzie się działo. Tak jak ci mówiłem, czujnym trzeba być. Czujnym. Zobaczymy. O, jakieś trąbienie jakiegoś auta. A mówiłem, że coś będzie się działo? To, że ktoś trąbi, to nie znaczy, że coś będzie się działo. Spójrz, myszka Miki nas odwiedziła. O, cześć wam! Przyjechaliśmy was odwiedzić, jedziemy na wycieczkę i sobie pomyślałem, żeby wstąpić do was po drodze. Och, w taki nudny dzień każdy gość jest mile widziany. No. Chodźcie, wejdźmy do środka. No, a powiedz tak szczerze, myszko Miki, co ciebie tutaj do nas sprowadza? No nic. Tak jak mówiłam, ja tutaj przejeżdżałam, to znaczy jechałam, to... No właśnie, coś chyba knujesz. No nie, naprawdę nie. Pluto, powiedz ty... No słyszycie? Dobrze, powiedz, dlaczego przyjechałaś do nas? No dobrze, przyznam się. Myszka Miki chciałaby zostać strażakiem. Strażakiem mówisz? To nie jest takie proste. Aby zostać strażakiem, nie wolno na przykład się bać wysokości. Masz lęk wysokości? Tego to ja nie wiem. Łatwo to można sprawdzić. Widzisz tą drabinę za tobą? Wejdź po prostu na nią i zobaczymy, czy będziesz się bać. No spróbuję. Ojejku, nie wiem, czy zdołam wejść na samą górę. O nie, ściągnijcie mnie! No właśnie, a to jest właśnie najważniejsze, że nie wolno mieć lęku wysokości. O, no dobrze, ściągnijcie mnie. Po prostu zamknij oczy, nie patrz w dół i schodź. Nareszcie jestem na dole. No widzisz, myszko Miki, chyba strażak z ciebie nie będzie. Chyba, że będziesz pracowała w biurze. O nie, no w biurze to nie. Ja właśnie chciałam gasić ogień. No ale z twoim lękiem wysokości to musisz niestety jeszcze troszkę popracować. Ale mogę cię pocieszyć. Powiem ci szczerze, na początku to ja nawet miałem lęk wysokości. O, naprawdę, strażak sam? Naprawdę. Muszę przyznać, że nawet do dzisiaj czasami, jak jestem na bardzo wysokich wysokościach, i mi się nawet zakręci w głowie. O, no dobrze, to ja od dzisiaj będę ćwiczyć i przyjadę za parę dni. No może nie za parę dni, ale za parę miesięcy. No dobrze, chodź Pluto, jedziemy do domu ćwiczyć. No to trzymajcie.
Bójcie się! Ach, trzymaj się, myszko Miki. W sumie pomoc w biurze bardzo by mi się przydała. Och, nie przesadzaj, nie przesadzaj.